Czy ta skocznia przyniesie nam po raz kolejny szczęście i radość, jak za czasów Adama Małysza, jak w przypadku Kamila Stocha, który prowadzi i może wygrać dzisiaj po raz trzeci na niej. Mamy trzech Polaków w pierwszej dziesiątce, jest tam też trzech Austriaków. Żaden z Niemców nie zmieścił się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji po pierwszej serii tego konkursu. No, ex aequo Niemcy, najlepsi Niemcy ex aequo dopiero na 16 miejscu, Karl Geiger i Richard Freitag. A my mamy Kamila Stocha na pierwszym miejscu po pierwszej serii, 132,5 metra. Kamil Stoch, proszę sobie wyobrazić, o 9,7 punktu wyprzedza drugiego Stefana Krafta, o 11,4 punktu Roberta Johanssona. 9,7 metra to jest 5,4 metra, 9,7 punktu. Nie wierzę w to, żeby Stefan Kraft odrobił taką stratę do Kamila Stocha. Kamil Stoch, który naprawdę skacze, zdecydowanie więcej oddaje tych znakomitych, bardzo dobrych skoków niż słabych, a dzisiaj niesiony, myślę, że z rozmachem, jak to ma w zwyczaju, wkracza do elitarnych klubów, wkroczy do tego elitarnego klubu, tych, którzy mają po 3 zwycięstwa na dużej skoczni São Paulo Selka Vlachy. Największe niespodzianki i minus tej pierwszej serii, wystartujemy w drugiej serii z 9 belki startowej, nie zakwalifikował się Wellinger Schmidt, dwaj Niemcy, no Wellinger mistrz olimpijski, ale on ostatnio nie był w jakiejś nadzwyczajnej formie, w drużynie skakał nieźle wczoraj, ale jak widać nie wystarczyło to do finału. Natomiast Japończyk Sato, ten maleńki, 159 cm wzrostu, który wczoraj był indywidualnie numerem 3, był trzeci w tej drużynówce. Dzisiaj go nie ma w 30. To jest największa dla mnie niespodzianka. No, rozpoczynamy serię finałową. Rozpoczynają Clemens Aigner, reprezentant Austrii, 26-letni skoczek. Nie tak dawno, bowiem 2 lutego obchodził swoje 26. urodziny, a więc 8 dni temu. Pochodzi ze Steinach-am-Brenner. Jego hobby to gotowanie, o dziwo, proszę bardzo, takie hobby ma Clemens Aigner. Popatrzmy na skok reprezentanta Austrii, okolice punktu konstrukcyjnego. W tym sezonie najlepszy jego start to 17 miejsce podczas lotów w Oberstdorfie. Najlepszy start w karierze w zawodach Pucharu Świata to także loty, ale Kulm, a więc pomiędzy Teuplitz a Bad Mittendorf, tam w ubiegłym sezonie był 7. Teraz 115,5 metra, a więc pół metra dalej niż w pierwszej serii. Ma nieco więcej odjętych punktów, 3,9 za wiatr, 40 metra pod narty i Clemens Aigner otwiera listę rankingową. A teraz Andrzej Laniszek, który tak świetnie w serii próbnej skakał, a 29 miejsce zajął już w pierwszej serii konkursu. I to było pewne rozczarowanie. Trzech Słoweńców do tej drugiej serii awansowało. Bor Pawlowczyk i Andrzej, drugi Andrzej Semenić. Ale my patrzymy na Laniszka, który wyprzedzi Clemensa Aignera, bo wylądował dalej w pierwszej kolejce. Andrzej Laniszek 112,5, teraz 119 metrów. Przypominamy, że punkt K, punkt konstrukcyjny na tej skoczni to 116 metrów, a więc Laniszek przekroczył go o 3 punkty. Andrzej Laniszka będę zawsze kojarzył z tym latem, w którym tak dominował Dawid Kubacki, czyli w 2017 roku. On był wtedy numerem 2 za Dawidem Kubackim, a teraz prowadzi po skokach dwóch zawodników finałowej serii. Za moment Andreas Alamomo, reprezentant Finlandii, 20-letni skoczek z Rovaniemi, który już może ten konkurs zaliczyć do naprawdę bardzo udanych, bowiem to będą jego pierwsze punkty w karierze w zawodach Pucharu Świata. Do tej pory tych punktów nie udawało mu się zdobyć. W ubiegłym sezonie był 32 w Niżnym Tagila, więc niewiele zabrakło, ale teraz w Lahti on punktuje. No i dla niego to nawet nie będzie miało znaczenia, czy zajmie 30 miejsce w tym momencie, bowiem to oczywiście będzie miało znaczenie, no bo patrzy się na miejsca, jakie zajmują sportowcy, ale ten cel, punkcik w zawodach Pucharu Świata, dzisiaj udało mu się zrealizować. Andreas Alamomo 110 metrów, a więc 6,5 metra bliżej niż w pierwszej serii. Podobnie jak i w pierwszej, tak i w serii finałowej. Zawodnicy ruszają z 9 platformy startowej, ale tutaj miał dużo gorsze warunki Andreas Alamomo. Sporo, dość mocno zachwiane to lądowanie, niskie noty od sędziów. No i na razie na 3 miejscu. Zupełnie inne cele stawiał sobie zapewne Roman Kołdelka przed tym konkursem. Wczoraj Czesi na 7 miejscu. Tak sobie średnio szło skakanie Romanowi Kołdelce w drużynie. Natomiast w kwalifikacjach przecież Kołdelka był wysoko, na 6 miejscu. A teraz dopiero 27 po pierwszej serii, w której 116 metrów skoczył. Teraz ten skok Romana Kołdelki
dłuższy 119,5, a więc prawdopodobnie to on w tej chwili obejmie prowadzenie. To najdłuższy jak na razie skok serii finałowej, o pół metra dalej od Słoweńca Andrzej Laniszka. Noty wysokie, 18 i 18,5 punktu. Roman Kołdelka liderem. A za moment Gregor Schlierenzauer po pierwszej serii. Austriak, który wrócił w Lahti do rywalizacji w zawodach Pucharu Świata. Ponad 10-tygodniowa przerwa. Później pojawiał się w zawodach Pucharu Kontynentalnego, gdzie skakał nieźle. Ale jeszcze, jak sam mówi, bardzo dużo brakuje do tej formy, która jego samego by satysfakcjonowała. To jest tak sinusoidalnie się układa troszeczkę jego forma. Faluje, skacze lepiej, skacze gorzej. Właśnie z Florianem Liglem indywidualnie trenował Gregor Schlierenzauer. 114, teraz zaledwie 102 metry, no ale niekorzystne warunki. 2,4 punktu będzie miał dodane Austriak, który w swoim dorobku ma i tytuł mistrza świata w lotach, i mistrza świata oczywiście juniorów, i mistrza świata z Oslo. Nie ma indywidualnie złota igrzysk olimpijskich Gregor Schlierenzauer. Był brązowym medalistą igrzysk olimpijskich w Vancouver, jak pamiętamy, w 2010 roku. Teraz na 5. miejscu, więc przegrał nawet z Andreasem Alamomo. Wierzyć się nie chce. Aż 7 Austriaków jest w finałowej serii. To najliczniej reprezentowana nacja. Jednym z nich Manuel Fettner. Po Schlierenzauerze tak się złożyło. Fettner na 25. miejscu. 116 metrów w pierwszej kolejce skoczył. Fettner, który też gdzieś tam aspirował do drużyny, no ale wczoraj go w czwórce, tej złotej, tej zwycięskiej wczoraj czwórce nie było. Dzisiaj skacze nieźle. Komputer sugerował, że to powinno być, aby objąć prowadzenie 120, nawet 121 metrów. Jest 117 metrów, więc to pewnie będzie w okolicach drugiego miejsca. Kołdelka zatem wciąż będzie na pierwszej pozycji. Pół punktu odjętych za wiatr minimalnie. Zatem wiatr dmuchał pod narty Manuelowi Fettnerowi. 17,5. Wszyscy sędziowie zgodni co do oceny jakości tego skoku i Austriak na drugiej pozycji. Tak, ze stratą przegrał o 6,4 punktu z Romanem Kołdelką, ale Andrzej Laniszka wyprzedził tylko o 0,3 punktu. Martin Hamann, o którym już wspominaliśmy, 21-letni skoczek z Niemiec, trenujący w klubie Nikolhütte-Aue. Pierwsze punkty, ładny skok Martina Hamana. Pierwsze punkty w zawodach Pucharu Świata zdobyte podczas lotu w Oberstdorfie. Był 30 i 29, o tym także już mówiliśmy. I 122,5 metra odległość, jaką uzyskał Martin Hamann. Noty od 4 sędziów po 18 będzie miał odjęte 2,9 punktu. A będziemy czekać teraz na informację. Wylądował wprawdzie za tą zieloną, laserowo rzucaną na zeskok linią. Jest pierwszy o 3,6 punktu. Wyprzedził Romana Kołdelkę. Więc mamy pierwszy skok powyżej 120 metrów w tej finałowej serii. Wladimir Zografski, jedynak bułgarski, można tak powiedzieć, w tej czołówce skoczków narciarskich. Bywały dobre konkursy i pierwsza dziesiątka bywała dla Wladimira Zografskiego. Ostatnio jakby delikatnie obniżył loty. Ten jeden z niższych zawodników w stawce, niższy od niego tylko Japończyk Sato. Teraz Zografski, no, też nie obejmie prowadzenia. 122,5 metra to był skok tej samej długości co Martina Hammana, ale dużo więcej punktów odjętych za wiatr, dużo mocniej dmuchało pod narty. Noty niezłe, chociaż duże na rozbieżności wśród sędziów. Jeden z nich dał 18, a dwóch noty po 16,5. Akurat 18 wypadnie, ale jedna z tych not 16,5 będzie tworzyła ostateczną notę Władimira Zografskiego. Jest trzeci. Hamann, Kołdelka, Zografski. To jest pierwsza trójka na razie. Za moment Junshiro Kobayashi, po nim Austriak Jan Hörl. No i będziemy mieli pierwszych 10 skoczków serii finałowej. Popatrzmy na Junshiro Kobayashiego. Poprawny skok reprezentanta Japonii. Junshiro w tym sezonie miał taki wyskok w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajął 5. miejsce i to był jego najlepszy start w tym sezonie. Bo jeżeli do tego dodamy, że kolejne jak gdyby to zdobycze go to 17. miejsce i 18. wrócę, no to pokazuje, jak daleki jest od tej formy, którą prezentował w ubiegłym sezonie starszy z braci Kobayashi, kiedy to rozpoczął od zwycięstwa w Wiśle. Potem był 4. przecież w Garmisch-Partenkirchen i Titize Neustadt. Dostatecznie zakończył sezon na bardzo wysokim 11. miejscu w klasyfikacji generalnej. A teraz Junshiro na miejscu 4. A więc przegrał z Hamanem, Kołdelką i Zografskim.
A teraz 20-latek z Austrii, Jan Herl, dobrze w Sapporo zwłaszcza skakał, 15-17 miejsce. Teraz zamyka pierwszą dziesiątkę listy startowej, był 21 po pierwszej serii i teraz jest satysfakcja. W pierwszej kolejce 116,5 metra, teraz troszkę dalej 118 metrów, o 2 metry poza punkt K. 17, no ta 17,5, to oczywiście nie pozwoli mu objąć prowadzenia, Hamman jest niezagrożony. Ale może kogo dogonić, może Zografskiego na przykład, zobaczymy. Jan Herl na czwartym miejscu, jednak za Zografskim, tuż za Bułgarem o 1,1 punktu. Tak wygląda klasyfikacja po 10 skoczkach serii finałowej. Prowadzi Martin Hamman, 122,5 metra. Roman Kołdelka, Władimir Zografski i czołowa trójka. Dalej Herl, Kobayashi, Fetter, Laniszek, Aigner, Alamomo. I czołową dziesiątkę kończy Gregor Schlierenzauer. Za moment skoczkowie, którzy zajmują miejsca po pierwszej serii od 11 do 20. I wśród nich jeden Polak, Piotr Żyła. 13 miejsce po pierwszej serii Piotrka. A tutaj skok prowadzącego Martina Hamana. No nie wykluczamy, że Piotrek się zerwie, przecież ta skocznia to jest miejsce jego chyba największego indywidualnego sukcesu. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata przed 2 laty, to było coś. I to właśnie tu, w Lahti. Ale poczekamy chwilę na skok Piotra Żyły, bo najpierw muszą wszyscy ci, którzy dalsze miejsca zajmowali po pierwszej serii, a zacznie tę drugą dziesiątkę listy startowej Daiki Ito. Tak, Daiki Ito, który był ten okres, kiedy Daiki skakał naprawdę znakomicie. No, to było przed 7 laty, to był wtedy jego sezon. 4. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, sezon 2011-12. 4 pucharowe zwycięstwa, sporo miejsc wtedy na podium. Przecież Daiki Ito łącznie w swojej karierze 17 razy stawał na podium zawodów Pucharu Świata. Ubiegły sezon fatalny, 25. miejsce w Zakopanem, to był jego najlepszy start w zawodach Pucharu Świata. I Daiki Ito wtedy ten ubiegły sezon zakończył dopiero na 63. miejscu w klasyfikacji generalnej. W tym sezonie nie udało jeszcze mu się wskoczyć do czołowej dziesiątki. Był 12 w Garmisz. A teraz 110,5 metra, więc 5 metrów bliżej w stosunku do tego, co osiągnął w pierwszej serii. Będzie miał dodanych 0,4 punktu. Potrzebował ponad 120 metrów, by pokonać Martina Hamana, a więc o tym, by objąć prowadzenie, może absolutnie zapomnieć. On w tej chwili zajmuje dopiero 9. miejsce. Daiki Ito wściekły, no bo zupełnie mu nie wyszedł ten konkurs. Stefan Laje, 7. zawodnik klasyfikacji generalnej. Jedno podium w tym sezonie w premierze w Wiśle. Tam zajął 2. miejsce za Klimowem. A teraz jest dopiero 19. Ten pierwszy skok 116,5 metra, ale teraz Stefan Laje jakby chciał przypomnieć, że potrafi skakać pięknie, 121,5 metra, a więc o 5 metrów dalej. Przyczepili się chyba troszkę sędziowie do stylu, bo popatrzmy na to raz jeszcze, może coś przy lądowaniu, 17, 17,5. Był może taki niezbyt daleki ten wypad, ale jakoś tam zaznaczony. Jest na 2. miejscu, a zatem dwaj Niemcy na czołowych pozycjach. Martin Hamman przed Stefanem Laje, ale różnica w Pucharze Świata między nimi gigantyczna na korzyść Stefana Laje. No a teraz po swoje pierwsze punkty w tym sezonie skoczy Bor Pawlovčić, 20-latek. A w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata 33 był w Rudze, 36 w Innsbrucku. To jego najlepsze, no, delikatne problemy przy lądowaniu. Na pewno znajdzie to odzwierciedlenie w nieco niższych notach od sędziów, ale 117 metrów Bora Pawlovčića. Oczywiście ani Martina Hamana, ani Stefana Laje Słoweniec nie wyprzedzi. Jego najlepszy start w karierze w zawodach Pucharu Świata to 16 miejsce podczas konkursu w Sapporo w 2016 roku, a więc 3 lata temu. Teraz będzie miał odjętych dość sporo, 6,4 punktu za wiatr.
blisko 0,7 metra na sekundę wijący pod narty. Stąd też odległa pozycja Bora Pawlovcicia. W tym momencie dopiero 9 miejsce za Angelaniszkiem przed Klemensem Aignerem. Ale także pierwsze punkty dla niego w tym sezonie na jego konto wpadają. 4 Niemców w tej finałowej serii, tylko 4 Niemców można powiedzieć. Hamann i Laje już skakali, to teraz Richard Freitag, za chwilę Karl Geiger. Jest szansa, abyśmy w Pucharze Narodów znów zyskali nad nimi. Po wczorajszym konkursie drużynowym straciliśmy 100 punktów, ale mamy 314 punktów zapasu. Jak skoczy Richard Freitag? Jest 16 ex aequo z Karlem Geigerem po pierwszej kolejce. Freitag skoczył 120 metrów. Teraz chwilę musi poczekać. Jakby się pogorszyły warunki, jakby zaczęło troszkę dmuchać z tyłu. Wystarczy 117,5 metra, aby objąć prowadzenie. Richard Freitag, on tu wygrywał 6 lat temu. No dzisiaj naturalnie tego sukcesu nie powtórzy. Czy obejmie prowadzenie? Chyba za krótko. 115,5 metra tego skoczka, który w ubiegłym sezonie, w jego pierwszej części zwłaszcza, był przecież liderem. Zanim Kamil Stoch przejął to prowadzenie, to właśnie Freitag był numerem 1. 115,5 metra, noty 17,5 i 2,18 do tego. I to może powodować, że w tej chwili będziemy mieli na czele 3 Niemców. Hamann, Laje i Freitag, bo Freitag będzie na... Nie, jednak dopiero 5, czyli nie. Czyli i Kołdelka, i Zografski lepszy. Hamann, Laje, Kołdelka, Zografski, Freitag, prowadząca 5. Przypomnijmy, Piotr Żyła 13, 10 Kuba Wolny, Dawid Kubacki 9, pierwszy po pierwszej serii Kamil Stoch z ogromną przewagą 9,7 punktu nad Stefanem Kraftem. A to Karl Geiger w powietrzu. Karl Geiger, który teraz wyśrubuje ten wynik bardzo mocno. No i teraz będzie 3 Niemców na prowadzeniu, bowiem ta odległość 129 metrów. Najdłuższy skok jak na razie serii finałowej, bo na razie najdłuższy skok całych zawodów to 132,5 metra Kamila Stocha z pierwszej części dzisiejszego konkursu. Będzie miał odjęty tylko pół punktu Karl Geiger i myślę, że te 129 metrów dość wysoko ocenione, bowiem są 2,19, 3 noty, 2 noty 18,5 punktowe, 1 nota 18-punktowa. Karl Geiger w tej chwili na pierwszym miejscu z ogromną przewagą 21 punktów nad Martinem Hamannem. No i nie zdziwię się wcale, jeżeli Karl Geiger awansuje z tego 16 miejsca do czołowej dziesiątki. Andrzej Semenicz to już ostatni ze Słoweńców, z tych 3, którzy się zakwalifikowali. On najwyżej sklasyfikowany, on na 15 miejscu. Semenicza zawsze zapamiętamy już jako zwycięzcę z Zakopanego z ubiegłego roku, czyli z roku 2018. Proszę zobaczyć, że następstwo wydarzeń, czyli bardzo dobry konkurs drużynowy i najlepszy indywidualny, że często tak jakoś bywa, może jakieś rozkojarzenie. Nie tylko w przypadku naszych skoczków tak się dzieje. Zobaczymy, jak dzisiaj indywidualnie wypadną Austriacy, ale na razie patrzymy na Andrzeja Semenicza. Wczoraj nie skakał w drużynie, teraz tylko 113 metrów, a przecież w pierwszej kolejce było 122,5, a więc spadnie w klasyfikacji tego konkursu. Halvor Egner Granerud, te 118,5 metra w pierwszej serii w jego przypadku i tej skoczni, no i tego weekendu, to wypadek przy pracy, bowiem on tutaj notorycznie skacze powyżej 120 metrów dzisiaj w serii próbnej, przecież 127 i możemy spodziewać się, że Granerud spróbuje zaatakować pierwsze miejsce i tak też się dzieje. To jest taki skok, jakiego on sam oczekuje i chyba trenerzy Aleksander Sztekl od niego również. 128 metrów, metr bliżej od Karla Geigera, będzie miał odjętych 1,8 punktu. Geiger miał odjęte tylko pół punktu. 3 noty 18,5 punktowe. 4 takie noty. 1,18, 2,19 miał Geiger, a więc Niemiec był nieco wyżej oceniony. Jaka różnica między nim a Granerudem, a Geigerem po pierwszej serii? Na którym miejscu będzie w tej chwili Halvor Egner Granerud? Wyprzedzi Karla Geigera, wyprzedza Karla Geigera. Wyprzedza o pół punktu, 0,5 punktu reprezentant Norwegii przed Niemcem. A za chwilę Piotr Żyła, czyli pierwszy z naszej czwórki. Piotr Żyła, który na tej skoczni wywalczył brązowy medal Mistrzostw Świata 2 lata temu. Piotr Żyła, który po pierwszej kolejce zajmuje 13 pozycję. W tej pierwszej kolejce 121 metrów. Teraz prosimy Piotrze o daleki skok. Najlepiej gdzieś tam pod 130 metrów, ale tak dobrze nie będzie. Trzeba by skoczyć 128, aby objąć prowadzenie, aby wyprzedzić Granerud'a. A to jest 120 metrów, 4 metry.
metry poza punkt K, czyli skok podobny długością do tego w pierwszej serii. W pierwszej serii było metr dalej. Będzie miał dodanych punkt i 0,3, więc warunki miał nieco gorsze niż w pierwszej serii tego konkursu. Noty 17,5, dwie osiemnastki, jedna z nich wejdzie. Tutaj przybili sobie piątki nasi trenerzy, ale Piotr Żyła chyba liczył na nieco więcej. Jest w tej chwili na trzecim miejscu za Granerudem i za Geigerem. No, pokonać teraz Graneruda i Geigera będzie ciężko. Kamil Stoch, pierwszy po pierwszej serii. 9,7 punktu przewagi nad Stefanem Kraftem. Kamil już się koncentruje. Kamil przed swoim wielkim skokiem w serii finałowej, przed skokiem, który w co gorąco wierzymy, poprowadzi go do zwycięstwa. A tymczasem Kilian Peyer, reprezentant Szwajcarii. Sezon życia, bez dwóch zdań, w przypadku 23-letniego Szwajcara pochodzącego z Einsiedeln. Czekamy na sygnał od trenera. Rony Hornschu już sygnał dał i popatrzmy. Siódmy w Innsbrucku, ósmy w Bischofshofen, dziewiąty w Predazzo. Często gościł w czołowej dziesiątce Szwajcar. Troszeczkę go rozhuśtało w locie, ale potrafił wyciągnąć z tego odpowiednie metry. Będzie miał odjętych 0,7 punktu, 122,5, a więc identyczna odległość, jaką uzyskał w pierwszej serii. Dokładnie 122,5, 122,5. Teraz w ciut gorszych warunkach. Podobnie ocenione oba skoki przez sędziów, na mniej więcej 18,5 punktu. No i Kilian Peyer będzie na którym trzecim miejscu? Tak, jest na trzecim miejscu. Wyprzedził Piotrka Żyłę, ale 7 prawie punktów, 6,9 punktu straty do Halvora Egnera Graneruda. Stefan Kraft zamyślony. Stefan Kraft, który jest wiceliderem tego konkursu, ale ze sporą stratą, jak mówiliśmy, do Kamila Stocha. A teraz Johan Andre Forfang kończy drugą dziesiątkę listy startowej. Jest 11 po pierwszej serii. Najlepsze konkursy Forfanga w tym sezonie to były te w Niżnym Tagile, gdzie wygrał i gdzie był drugi. Potem były czwarte miejsce, ale już na podium nie stanął. Potrafi oddać fenomenalny skok, ale potrafi też czasami zaskakująco zepsuć. Tutaj gdzieś w powietrzu walczył z podmuchami. Dosyć daleki skok w granicach 125-125,5 metra. Ostatecznie Johanna Andre Forfanga prowadzenia nie obejmie. Będzie miał 0,6 punktu odjętych za wiatr. Minimalnie mu zatem biało. Noty 18,5, 2, 1,17,5, ale ona akurat nie będzie uwzględniana. Forfang zatem w czołówce, ale czy na pierwszym, czy na drugim? Na trzecim miejscu, a więc Granerud Geiger Forfang, przekładaniec norwesko-niemiec. Ależ tam ciasto się zrobiło. Robert Johansson, który na to wszystko spogląda, trzeci po pierwszej serii, a to drugi Stefan Kraft. Oni tracą bardzo dużo do Kamila Stocha. Za moment klasyfikacja po 20 skoczkach serii finałowej i tutaj prowadzi Granerud przed Geigerem. Forfang trzeci, Peyer czwarty, Piotr Żyła na miejscu piątym, a więc w najgorszym wypadku Piotr Żyła zakończy dzisiejszy konkurs na miejscu 15. Kolejni zawodnicy, kolejne miejsca, a przed nami ta najlepsza dziesiątka i trzech Polaków. 10. Kuba Wolny, 9. Dawid Kubacki i pierwszy po pierwszej serii Kamil Stoch. Kamil Stoch, który ma 9,7 punktu przewagi nad Stefanem Kraftem, 11,4 nad Robertem Johanssonem i będzie odbierał ten norwesko-austriacki atak na pierwsze miejsce na podium. Ale Kamil jest mocny i ja wierzę w to, że on powtórzy taki wyczyn, ten wyczyn z pierwszej serii. To wszystko bardzo proste, zdawało się powiedzieć przed chwilą Geiger. A teraz Kuba Wolny. Spójrzmy na skok reprezentanta Polski. Zdecydowanie lepiej dzisiaj niż wczoraj w konkursie drużynowym. W pierwszej serii Kuba 121,5 metra. Teraz także myślę powyżej 120 metrów. To szóste miejsce w Oberstdorfie miało dodać mu skrzydeł. Troszeczkę nie wyszło to tak, jakby bardzo chciał podczas konkursu drużynowego Kuba Wolny, ale to jeszcze nie jest ustabilizowana forma. Tutaj brakuje troszeczkę tej powtarzalności. Nad tym wszystkim pracuje cały sztab trenerski. Pracuje Kuba, 23-letni nasz skoczek. 121,5, 121 metrów. Będzie miał odjęte 4,5 punktu. No, Graneruda, Geigera, Forfanga, Peyera. Kuba Wolny nie wyprzedzi. Jest szósty za Piotrkiem Żyłą. A więc na piątym miejscu Piotr Żyła, na szóstym miejscu Kuba Wolny.
A co pokaże Dawid Kubacki w tej pierwszej serii? Ja widziałem go już na prowadzeniu, ale okazało się, że te warunki wietrzne gdzieś zmieniły się i że skok długości 124 metrów nie wystarczył, aby objąć prowadzenie. Ostatecznie jest dziewiąty, ale uwaga, on niedużo traci do trzeciego w klasyfikacji po pierwszej kolejce Roberta Johanssona. Ta różnica wynosi niespełna 6 punktów, to jest trochę ponad 3 metry. Popatrzmy, bo może teraz Dawid Kubacki. Nie, to był zupełnie nieudany skok Dawida. Szybko wylądował, będzie miał odjętych 2,1 punktu, ale ten skok, niezależnie od warunków, zupełnie mu się nie udał. Cóż to jest 103 metry? To jeden z najkrótszych skoków tej drugiej kolejki. Taki przypadek się wydarza rzadko Dawidowi Kubackiemu w tym sezonie, no ale jak widać, nawet jemu może się przydać. Ale rzeczywiście, że tak. Wypadek przy pracy, fatalny skok Dawida Kubackiego, 103 metry, 20 miejsce w tej chwili. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Stało się po prostu, tak? Wiemy o tym, w jakiej formie jest Dawid. Wiemy, jak potrafi znakomicie i daleko skakać. Wiemy, jakie miejsca w ostatnich konkursach zajmował. Czasami tego typu rzeczy się zdarzają. Za 2 tygodnie Mistrzostwa Świata, tam będzie dużo, dużo lepiej, w co gorąco wspólnie z Przemkiem Babiarzem wierzymy. Filip Aschenwald, 7 miejsce podczas lotu w Oberstdorfie. Nie tak dawno to był jego najlepszy start w karierze w zawodach Pucharu Świata. Teraz po pierwszej serii konkursu indywidualnego w Lahti zajmuje 8 miejsce. Aschenwald w powietrzu powalczył o tę odległość. Powyżej 120 metrów uzyskuje reprezentant Austrii. 123, tak było w pierwszej serii. Teraz myślę, nie tak daleko, tak, 121 metrów odległość uzyskana, a miał dużo lepsze warunki. Będzie miał odjętych 5,6 punktu. To spowoduje, że Halvor Egner Granerud pozostanie na pierwszym miejscu. Karl Geiger pozostanie na miejscu drugim. Johan Andre Forfang również pozostanie na miejscu trzecim. W mojej ocenie tutaj nic się nie zmieni, bo Filip Aschenwald jest dopiero szósty. Rozdziela Piotrka Żyłę i Kuba Wolnego, a więc Piotrek Żyła piąty, szósty, Aschenwald siódmy, w tej chwili Jakub Wolny. Ja porównywałem Aschenwalda i Jakuba Wolnego i ostatecznie różnica między nimi to 0,3 punktu w tym konkursie. A porównywałem ich między nimi dlatego, żeby obydwaj byli na 12 pozycji w kwalifikacjach do tego konkursu. Simon Ammann ma szansę na najwyższe miejsce w tym sezonie swoje. Dwa razy wygrywał na tej skoczni, ale to było w 2010-2011 roku. Czterokrotny mistrz olimpijski w powietrzu i to jest dobry skok. Dobry skok Simona Ammana. To miejsce wysokie, szóste ex aequo z Anti-Alto z Finlandii. 119,5 metra. Czy to pozwoli utrzymać? No na pewno w tej chwili nie obejmie prowadzenie. Do tego potrzeba było znacznie dłuższego skoku. No ale może Alto nie będzie tak wymagającym rywalem za chwilę. 119,5, ale sędziowie dali mu noty 3,18. 1,17,5 punktu. Czy wyprzedzi naszych? Piotrek Żyła piąty, Jakub Wolny siódmy, a więc spycha Jakuba Wolnego o jedną pozycję. Simon Ammann, Piotr Żyła piąty, prowadzi Granerud przed Gargerem, Geigerem i Forfangiem. A teraz wielka wrzawa, bowiem Anti-Alto, najlepszy z reprezentantów Finlandii, szósty po pierwszej serii i skoku na odległość 122, by wyprzedzić Halvora Egnera Graneruda, musiałby skoczyć 127,5 metra. No to jest raczej awykonalne. Ale powalczył o tę odległość Anti-Alto. Starał się wyciągnąć z tego skoku możliwie jak najwięcej. 122 metry, identycznie jak w pierwszej serii. Również 122 metry teraz skacze Anti-Alto. Przy czym w pierwszej serii miał dodane 2 punkty, a teraz ma odjętych 5,1 za wiatr i ciut niższe noty od sędziów za styl w tym skoku, a więc nie wyprzedzi Graneruda ani Geigera, ani Forfanga. Przypomnijmy, Halvor Egner Granerud 14 po pierwszej serii. W tej chwili już w najgorszym wypadku będzie szósty. Karl Geiger, który był 16 po pierwszej serii, także już bardzo mocno przesunął się w klasyfikacji dzisiejszego konkursu. Na piąte miejsce wskakuje Anti-Alto, spychając Piotrka Żyłę na miejsce szóste. Granerud patrzy, co będzie, bo przecież lider Pucharu Świata, 10-krotny zwycięzca konkursu w tym sezonie, Ryoyu Kobayashi, który zajmował piąte miejsce po pierwszej serii. Skoczył 124 metry, teraz potrzebuje 126, ale Ryoyu pięknie wygląda w powietrzu, ląduje bardzo daleko. Ląduje gdzieś tam w pobliżu rozmiaru skoczni. Na pewno tak, prawie 130 metrów, 129,5 metra. Mieliśmy już jeden skok Geigera, 129-metrowy. Noty
Mamy dwie dziewiętnastki, poza tym 18,5 i osiemnastki. To jest najdłuższy dotąd oglądany skok w drugiej serii, bo przypomnijmy, że w pierwszej serii najdalej potrzebował Kamil Stoch 132,5. Ryoyu oczywiście obejmie prowadzenie. Ryoyu na pewno nie będzie już niżej w tym konkursie niż na piątym miejscu. Ale Ryoyu Kobayashi tracił aż 15,1 punktu do prowadzącego Kamila Stocha. Czterech zawodników pozostało nam do końca dzisiejszych zawodów. Heibeck, Johansson, Kraft i kończyć wszystko będzie Kamil Stoch. Teraz Michael Heibeck, 20 razy na podium w karierze w zawodach Pucharu Świata. W ubiegłym sezonie był trzeci w Oslo. W tym sezonie najlepszy start, 10 w Engelbergu. Teraz próbuje powalczyć o swój najlepszy występ w tym sezonie, ale rozczarował tym skokiem Michael Heibeck. 126, a teraz tylko 118,5 metra. Ryoyu Kobayashi pozostanie na pierwszym miejscu. Halvor Egner Granerud na drugim, Geiger na trzecim, bowiem 118,5 metra Heibecka. Przy niskich notach, bowiem po 17,5 punktu otrzymuje Austriak od sędziów. Będzie miał odjęte także 3,5 punktu za wiatr. Spowoduje, że spadnie w klasyfikacji dopiero na 10 miejsce. A więc tuż przed Kubę Wolnego. Kuba jest 11, Piotrek Żyła 7, a prowadzi Ryoyu Kobayashi. Robert Johansson za chwilę. On jest szóstym zawodnikiem klasyfikacji generalnej. Trzeci po pierwszej kolejce. Wczoraj ten konkurs drużynowy Norwegom się kompletnie nie udał. No tam właściwie o wszystkim zdecydował fatalny skok Stiernena. Nie, ale Johansson dzisiaj szybował daleko. 127,5 w pierwszej serii. A ile będzie teraz? Potrzebuje 128 metrów, by pokonać Kobayashiego i chyba nie ma tych 128 metrów, a więc Ryoyu już będzie raczej na pewno na podium w tym konkursie, bo nie straci prowadzenia. 124 metry Roberta Johanssona. Czy to pozwoli mu być w tej chwili, choćby w pierwszej trójce, tam między Kobayashim a Granerudem spora różnica, a Robert Johansson ma noty 18, 18,5, wiatr będzie miał dodanych 0,7 punktu za ten wiatr. I ostatecznie po tym skoku Robert Johansson na drugim miejscu wyprzedza swojego młodszego kolegę Halvora Egnera Graneruda. Przegrywa z Ryoyu Kobayashim. Kobayashi już pewny podium. Kobayashi, a więc na co najmniej trzecim miejscu. I dwóch skoczków pozostało. Stefan Kraft w tym sezonie trzykrotnie wygrywał. Dwukrotnie w Sapporo, raz w Zakopanem. Drugi był w Predazzo i w Innsbrucku. Także sporo tych miejsc na podium. Na tym najniższym stopniu. Teraz, by wyprzedzić Ryoyu Kobayashiego, musiałby skoczyć około 125 metrów. No ale później będziemy brali pod uwagę te wskaźniki wiatru. Ląduje bardzo blisko Stefan Kraft i przegrywa z Ryoyu Kobayashim. Przegrywa również, w mojej ocenie, z Robertem Johanssonem tę dzisiejszą rywalizację. Stefan Kraft 120 metrów, dodatkowo 2,2 punktu za niekorzystne teoretycznie warunki. Noty od trzech sędziów po 18,5, dwóch sędziów dało osiemnastki Stefanowi Kraftowi. A to jest skoczek, który 52 razy stawał na podium zawodów Pucharu Świata i nie będzie, wszystko na to wskazuje, tego 53 miejsca na podium, bowiem w tym momencie jest na trzecim miejscu, a przecież pozostał jeszcze na górze Kamil Stoch. Piłka meczowa, tak byśmy mogli powiedzieć w siatkówce. Rzut karny w 90 minucie w piłce nożnej. A co możemy powiedzieć w skokach narciarskich? Kamil Stoch liderem. Kamil Stoch z przewagą 9,7 punktu, ale teraz ta przewaga się nie liczy. Liczy się ta, jaką miał nad Ryoyu Kobayashim, a to ponad 13 punktów. Kamil Stoch, wystarczy 121 metrów. Sebastian, czy to leci, leci, leci! Yeah! 33. zwycięstwo w karierze Kamila Stocha stało się faktem. Jakżeż pięknie on to zrobił. 129 metrów, żeby nikt nie miał wątpliwości, żeby nie pozostawić cienia złudzenia, kto jest królem Saupauselki. I dołącza do tego klubu Adam Małysz, Matty Nykänen. Teraz Kamil Stoch po raz trzeci wygrywa na Saupauselce. To jeszcze jedną dyscyplinę dołączmy. To był knockout. To był knockout, Sebastian. Bliska twojemu sercu dyscyplina. Kamil Stoch wygrywa z jaką przewagą? Pamiętasz, że on tutaj od czasów, kiedy włączono te wszystkie przeliczniki za wiatr i za belkę startową, wygrał z przewagą ponad 28 punktów rok temu i to była największa przewaga, jaką lider miał nad wiceliderem. A teraz o ile pokonał Ryoyu Kobayashiego? Bo to, że pokonał, od tego jesteśmy pewni. Kamil Stoch wygrywa z jaką notą? Ściskają się nasi trenerzy, szczęśliwi Horngacher, 19,5, nawet dwie takie oceny. 289 jest 17,2.
10. To jest wielka różnica. To jest prawie 10 metrów nad Ryoyu Kobayashim. To jest niesamowita klasa wielkiego mistrza, znakomitego zawodnika, fantastycznego sportowca, który pokazał, co to znaczy walczyć do samego końca, który pokazał, jak wygrywa się naprawdę w wielkim stylu. Kamil Stoch, który nokautuje dzisiaj rywali. 17,2 punktu nad Ryoyu Kobayashim, 20,8 punktu nad Robertem Johanssonem. 33. zwycięstwo pucharowe Kamila Stocha w jego karierze, wspaniałej, cudownej karierze zawodnika skoczka narciarskiego. Piotr Żyła kończy rywalizację na miejscu 10. Kuba Wolny na miejscu 14. Dawid Kubacki dzisiaj, ten wypadek przy pracy, te 103 metry w tej serii finałowej spowodowały, że on jest na miejscu 28. Ósme podium w sezonie, 65 w karierze. Nie mylę się, 65 podium Kamila Stocha. Na razie patrzymy na Roberta Johanssona, który staje dzisiaj na tym trzecim stopniu podium. Zapamiętaliśmy go z igrzysk jako takiego zawodnika, który dwa razy na trzecim stopniu podium stawał. A teraz Ryoyu, dla którego każda pozycja jest dobra do ataku. Był piąty po pierwszej serii, ląduje na drugim miejscu. Ale porównywaliśmy początek tego sezonu w wykonaniu Kamila Stocha i Adama Małysza, kiedy były również Mistrzostwa Świata, kiedy Adam Małysz spokojnie się rozwijał. To było Val di Fiemme i Predazzo, a potem strzelił dwa złote medale. W przypadku Kamila bardzo porównywalne miejsca na początku sezonu. I teraz także widzimy, że Kamil zaczął łapać ten odpowiedni rytm, zaczął łapać ten wiatr pod narty. Przecież pamiętamy, dwukrotnie trzeci w Predazzo, także drugi w Sapporo. To zwycięstwo jakże wyczekane w tym sezonie w Oberstdorfie, a teraz triumfuje po prostu z przytupem, takim góralskim przytupem wskoczył na najwyższy stopień podium dzisiejszego konkursu. Czyli drugie z rzędu, jakby nie patrzeć. Jakby na to oprócz Ryoyu Kobayashiego i Stefana Krafta, to jest jedyny zawodnik, który w tym sezonie był w stanie wygrać raz po raz. No bo mieliśmy w poprzednią niedzielę dla nas i znowu mamy niedzielę dla nas. Tak, ta niedziela jest jak najbardziej dla nas. Myślę, że znakomicie powetowali sobie nasi skoczkowie ten dobry bądź co bądź występ w konkursie drużynowym. No bo czwarte miejsce, umówmy się, to naprawdę nie jest źle. Tak, oni nas przyzwyczaili do tego, że stają na podium, że wygrywają, że są tymi dominatorami, ale czasami taki zimny prysznic się jak najbardziej przydaje. Jak wygląda teraz sytuacja, jeżeli chodzi o klasyfikację Pucharu Świata? Oczywiście Ryoyu Kobayashi 1460 punktów, ale 431 punktów traci do Ryoyu Kobayashiego w tej chwili Kamil Stoch. A więc maleje powoli ta różnica. 493 punkty traci do Ryoyu Kobayashiego Stefan Kraft. Piotr Żyła jest czwarty, Dawid Kubacki piąty w tej chwili w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Oderwał się troszkę Kamil od Stefana Krafta na ponad 60 punktów w Pucharze Narodów. Nasza przewaga nad Niemcami wzrosła. Po wczorajszym drużynowym konkursie to było 314 punktów. Po dzisiejszym konkursie indywidualnym, zliczając osiągnięcia poszczególnych zawodników, to jest już 378 punktów. Japonia na trzecim, Austria zbliża się z dużą prędkością do reprezentacji Japonii. Na czwartym miejscu jest. I za moment ceremonia dekoracji, za moment podium trzech najlepszych skoczków dzisiejszego konkursu, a więc Kamil Stoch, Ryoyu Kobayashi i Robert Johansson. Cudownie zapowiada się ta druga część tego sezonu, cudownie to się wszystko zapowiada. Przed nami przecież jeszcze Mistrzostwa Świata, no i walka o wielką kryształową kulę. Tutaj jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte, tu jeszcze wszystko jest możliwe, a Mistrzostwa Świata zapowiadają się tym ciekawiej, że tych kandydatów do zwycięstwa naprawdę to jest taka szeroka paleta i to nie tylko w kontekście rywalizacji drużynowej, jak i rywalizacji indywidualnej. I to zapowiada nam fenomenalne zawody, na które już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszamy.